Kłają się nisko, drodzy widzowie, czy też elo mordy. Chciałem wam przedstawić Adama, którego już znacie bardzo długo, bo ja. Funkcjonuje w naszym życiu motoryzacyjnym, ale my dzisiaj nie będziemy rozmawiać tylko o motoryzacji. Czy jest to prawda, Adamie? Jest to prawda, będziemy rozmawiać o szeroko pojętych zajawkach pana Adama. Dokładnie tak, bo okazało się, że pan Adam bardzo zajawkowym człowiekiem jest, ale żeby sobie obejrzeć następną część tego odcinka, w którym my to wszystko powiemy, to musicie kliknąć suba, lajka, i dzwoneczek, żeby wam przyszły powiadomienia. Jak tego nie zrobicie, też się w sumie będzie ten odcinek wyświetlał dalej. Ja obejrzę. Ja też. Cześć Adam. Cześć. Bardzo nam miło jest tutaj się z tobą spotkać, całą ekipą Baru Gwiazd, bo będziemy Adam. Ze sobą gadać. Proszę bardzo, gadajmy. Ja robiłem taką zapowiedź tego odcinka i w niej obiecywałem, że porozmawiamy o takich tematach, które powinieneś kojarzyć przynajmniej, bo tam się przewinęła motoryzacja, tam na podstawie naszego jak zwykle dogłębnego researchu okazało się, że porozmawiamy z tobą również o motoryzacji wodnej tudzież żeglarstwie. Sporo porozmawiamy o alkoholu. Ale to jest już tutaj taka nasza w sumie cecha, powiedziałbym, charakterystyczna, zrobić, no. Tak, no bar, alkohol, ale o bez alkoholu też możemy porozmawiać, bo zwłaszcza jak będziemy gadać o motoryzacji, to tam się tam dwa tematy wtedy chyba nie wiążą za bardzo. Tak, ja jako ten pan od samochodu przecież zawsze przyjeżdżam samochodem, prawda, i właściwie o tym alkoholu będę rozmawiał czysto teoretycznie, jak wiesz doskonale. Czy dzisiaj jesteś tutaj samochodem? Nie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, dlatego że chcielibyśmy tutaj wdrożyć taki element praktycznego podejścia do alkoholu. No widzę właśnie, tak, czekaj. Tak, tutaj chciałem zaznaczyć jak zwykle, że odpowiedzialnie podchodzimy do spożycia trunków alkoholowych, w związku z czym woda na naszym barze znajduje pyszna się zawsze. Krakowska kranóweczka. Krakowianka tak zwana, najlepsza woda w Polsce podobno. Według przynajmniej Krakowa. 2004 rok to jest wejście Polski do Unii Europejskiej i początek TVN Turbo. Początek TVN Turbo, grudzień 2003. No tak. Grudzień tak, 2003. To piękna data, 17 grudnia TVN Turbo wystartowało, naprawdę. 2003 roku. Chyba tak, tak, tak. No. Okej. Okay. I to jest nieprzerwana teraz przygoda cały czas? To jest nieprzerwana przygoda. Ja miałem przyjemność zakładać ten kanał i to był taki dziwny wtedy czas jakiegoś takiego kryzysu w mojej branży, czyli w dziennikarstwie motoryzacyjnym. Nie było roboty. I przez parę miesięcy, lat nawet gdzieś tam się snułem, pukałem od drzwi do drzwi. Tu byłem sekretarzem, nie sekretarzem redakcji, dziennikarzem ekonomicznym byłem. Tu byłem przez chwilę. Myślałem, że party. Nie, to już nie było. Wcześniej byłem. No, potem byłem rzecznikiem prasowym przez chwilę Polskiego Związku Motorowego, ale ogólnie było cienko z robotą. I kiedy już miałem szlify telewizyjne za sobą, zdobyte wcześniej troszkę, bo robiłem programy telewizyjne już wcześniej, potem miałem przerwę i nagle członek zarządu ówczesnego TVN24, spółka z OO, zadzwonił do mnie i zaprosił mnie na rozmowę o pracę, bo coś motoryzacyjnego będzie się tworzyć w ramach grupy TVN. No już stwierdziłem, że jak pójdę na tę rozmowę, to tego nie wypuszczę z łap nigdy i trzymam się tego do tej pory. Naprawdę, było nas na początku pięciu, szef kanału i czterech producentów. Z tej wspaniałej piąteczki do dzisiaj utrzymałem się tylko ja i sobie to trwa, jest pięknie. A ja jeszcze w sumie, bo tak jakby też nie chcę, jak to się mówi, powielać kontentu z twoim kanałem, no bo tam jakby jak ktoś sobie wejdzie i ogląda, to wie, że ty się ścigasz, wie, że nawet podpowiadasz, jak zostać kierowcą wyścigowym trochę. Było, nawet tak widziałem, chyba nawet dzisiaj to było, albo już wczoraj. W każdym razie ta twoja pasja do motoryzacji jest oczywista, wszystkim znana. Ja chciałem o tylko jedną rzecz zapytać, czy motocykle się gdzieś kiedyś załapały? Nie mam prawa jazdy na motocykl. Kiedyś przejechałem się parę razy motocyklem takim szybszym po ulicy, bez uprawnień, w szalonych latach 90. Wtedy nie trzeba było. I stwierdziłem, właśnie, że jeżeli ścigam się w wyścigach, jeżdżę w rallycrossie, robię różne dziwne rzeczy, które moja żona na co dzień musi ze mną znosić, to nie zrobię prawej jazdy na motocykl, żeby mieć dwie nogi, dwie ręce. I szanuję, podziwiam czasami. Być może kiedyś nawet bym chciał. Mam skuter, ale też na nim nie jeżdżę.
Mam enduro, taki motocykl, ale to też sporadycznie gdzieś tam do lasu. Nie wiem, ostatni raz chyba z 3 lata temu byłem. Teraz synek upala na tym. Taką 50-teczkę. Dwusuwa takiego. Kosiarkę w las. No. To wtedy tak, jak walniesz drzewo, możesz mieć pretensje do siebie, ale jak wymijasz korek, to się otworzy drzwi, no to ty nie masz nogi, a możesz mieć pretensje do niego. No i jakoś tak nie do końca. Dobra. Super. I to było nie można mieć wszystkiego. To było moje super prywatne pytanie. A chciałbym rozwinąć bardzo mocno ten alkohol, tylko żeglarstwo, bo żeglarstwo nam pomoże... Motorowodniarstwo, głównie. Tak. Bo to nas elegancko przeniesie w świat wysokoprocentowy. Czyli żeglarstwo, czyli ty nie żeglujesz, tylko korzystasz z silnika spalinowego na wodzie? Dobra, robię i to, bo trochę też żegluję, ale żegluję też w sposób, bo ja to tak staram się zawsze wszystko ekstremalnie. Jak już się za coś biorę, to już musi być nie na pół gwizdka, tylko tak na maksa. No. I przez na przykład 18 lat. I że moja żona mnie zna doskonale, to na 40 urodziny kupiła mi w prezencie taką żaglówkę regatową klasy Puck, które się ścigają na zatoce, tam dzieciaki, młodzież, dorośli też, po 4-5 osób, tam są regaty. To jest odkryta, taka trochę większa Omega. Czyli nie kabinowa łódka, tylko taka, bez kabinki, To tam coś usłyszałem. Z taką bojką na górze, to jest taki znak rozpoznawczy, ta bojka ratuje, jak się łódka przewróci, to nie wywraca się do góry masztem, tylko ten maszt pływa i łatwiej ją postawić. Wywróciłem się nią też raz. No, zimno było. Także to żeglarstwo jest, ale to jest czysto hobbystycznie, natomiast rzeczywiście od 12 lat jestem zapalonym motorowodniakiem, czyli muszę mieć silnik, łódkę, wodę, jakąkolwiek, czy to jest śródlądzie, czy to jest zatoka, czy to jest pełne morze, tak. Właśnie, bo też gdzieś wyczytałem o takim ciekawym dosyć rejsie, mam wrażenie, że nawiązującym do pięknej polskiej historii, bo przepłynąłeś z Warszawy Wisłą do Jastarni. Tak jest. I to silnikiem, czy to jakby spływ, bo jakby ja kojarzę spływy barkowe jeszcze gdzieś tam z historii, a... Tak, tylko takim spływem to bym płynął 2 miesiące. No tak, mieliśmy najmniej. Na to, jako że wysłaliśmy dzieci na obóz, drugie dzieci gdzieś tam, trzecie, czwarte gdzieś tam, mieliśmy na to 5 dni. I mówimy, usiadamy z Jaśką, moją żoną, mówimy, to co, lecimy? No to lecimy. Zwodowaliśmy riba w porcie Czerniakowskim w Warszawie. No chcieliśmy płynąć z Krakowa, ale w Sandomierzu jest taki próg, który albo skaczesz, albo wisisz. No i tego się trochę przestraszyliśmy jako pierwszoroczniaki. Więc z cypla Czerniakowskiego pierwszy nocleg mieliśmy w... Gdzie? W Płocku. Tak, do Płocka. Ale to było straszne. Przepłynięcie Warszawy już było straszne. Wywaliło nam bezpiecznik od razu, bo włożyliśmy sobie lodówkę, żeby winko schłodzić. Włączyliśmy do tego, wywaliło bezpiecznik. Nie ma ani echosondy, ani mapy, ani nic. No dobra, podpłynęliśmy pod trasę WZ. Tam akurat panowie remontowali nabrzeże. I mówimy do nich z tej Wisły, z tej wody. Panowie, bezpiecznik macie? Dali nam bezpiecznik, włożyliśmy bezpiecznik, polecieliśmy dalej. A, bo to na łódce jeszcze te takie ceramiczne? Czy, bo jakby ja kojarzę, że jak wybija bezpiecznik, to się tak wsadza go do góry po prostu. To w domu. No. A tu w samochodzie masz taki przezroczysty, dwubolcowy, taki, tak. No i oczywiście nie wzięliśmy zapasowego ani jednego, bo nigdy się a nie zepsuł. A stacji benzynowych nie ma. Po drodze na Wiśle nie ma, tak, najbliższa w Gdańsku, tam na Wotławie, to kawałek, nie? No i tak do tego Płocka płynęliśmy z 6-7 godzin, byliśmy wykończeni, pogoda nam dała strasznie w tyłek, ale także był cały czas północny wiatr na tym całym zalewie do tamy we Włocławku, gdzie myśleliśmy, że będziemy sobie jak na pocztówkach, jak taki biały okręcik, będziemy się bujać, pozdrawiać plażowiczów i że w ogóle będzie Majorka, waliła metrowa szara fala, co chwila była burza, co chwila przechodziły jakieś ulewy, chowaliśmy się w krzakach pod plandeką, bo ten ribek też bez kabiny, bez niczego, po prostu płynęliśmy tak jak byliśmy. Był to cudowny rejs, był to wspaniały rejs, ale skóra z twarzy schodziła od tej wody, od tego wiatru, od tego wszystkiego, ubieraliśmy się we wszystko, co mieliśmy do ubrania. Potem już było z górki, tak, tam we Włocławku, potem Toruń, potem Gdańsk i w Gdańsku ostatni nocleg, Tczew jeszcze, o, Tczew po drodze, tam słyszę szepty. Nie, naprawdę. I później powrót też był łódką? My tam zawsze i tak spędzamy na Półwyspie gro lata, to tam po prostu tego ribka, to był taki sposób na przetransportowanie ribka z Warszawy do Jastarni i tam go zostawiliśmy, wróciliśmy pociągasem po paru dniach, jak sobie odpoczęliśmy troszkę, a ribek został, czekał na nas potem. A to jest trochę tak, że można sobie, nie wiem, wziąć łódkę, zwodować w Warszawie i popłynąć na północ, czy trzeba mieć jakieś pozwolenia, tam jest jakiś ruch, jakieś bramki na tej Wiśle? Nie ma ruchu w ogóle. Wisła, nad czym ja wtedy ubolewam, wtedy był rok Wisły w ogóle, to się tak jakoś
jakoś fajnie złożyło w ogóle marketingowo, że w tym roku Wisły przepłynąłem tenże Wisłę, jakoś się zainspirowałem tym wszystkim. Tam nie ma nikogo. Tam spotkaliśmy jednego takiego gostka, który my oczywiście łycha przez cały czas, bo to mała łódka 50 koni. Lecimy po tej wodzie, nie? I gdzieś tam w jedną tą hałdę piaskową, czyli co? Mieliznę, o. Mhm. I wypychamy się. A w rzece masz tak, że tu masz 30 centymetrów, za chwilę masz 7 metrów, nie? Więc żona mnie wypycha, o, za chwilę leci gdzieś tą wodę, wskakuje na tą łódkę, płyniemy gdzieś dalej. Miałeś na przykład tak, że rzeka się rozgałęziała na 7 rzek. A 6 wysp było po drodze. Żadnego oznakowania i kurde, metodą prób i błędów wpychasz się, a nie, to nie tędy. Wsteczny, no to może tędy. A taki wolniutko sobie płynął żaglóweczką bez masztu, tylko też na małym silniczku, pyr i widać było, że znał. I my jechaliśmy 100 na godzinę i grzebaliśmy się 80 razy, a on jechał 2 na godzinę i płynął cały dzień właściwie równo z nami, nie? Gdzieś tam w którymś kierunku. Także... I prawdopodobnie nie był ani trochę tak zmęczony, jak wy później. No, on się relaksował, a my jak koń po westernie, naprawdę dobijaliśmy do każdego tego miejsca noclegowego, które sobie wyliczyliśmy wcześniej, że właśnie na te 4 noclegi to rozłożymy. I był taki naprawdę odpoczynek, bo potrzebowaliśmy tego bardzo. Trochę mi się to kojarzy w ogóle, jakby mam dziwne skojarzenie wręcz, że ta twoja wyprawa nad Wisłą łódką to tak właśnie trochę jak wyobrażenie o wyprawach motocyklowych albo o jakimś wyjeździe w Alpy super samochodem, że sobie wyobrażasz, jakie to nie będą widoki, jaka to nie będzie frajda później. Śnieg, deszcz, dopuwa, tak. Nie? I jakby przyjeżdżasz z wyprawy 6 razy bardziej zmęczony, niż na nią wyjechałeś. Dla mnie to był Dakar. Fizycznie. To było tak, jakby przejechać codziennie odcinek Dakaru, czyli pół Dakaru, pierwszy tydzień Dakarowy. Bo musiałem tak słuchać Jaśki, która siedziała i czytała mapy. Musiałem patrzeć na wodę daleką, patrzeć na wodę bliską, patrzeć na mapę i patrzeć na echosondę, czy się w coś wchrzaniam, czy się jeszcze w coś nie wchrzaniam. Urwaliśmy śrubę jedną. To fakt, przed Gniewem, a w Gniewie mieliśmy nocleg jeszcze w zamku, przepiękny, wspaniały i tego dnia między Toruniem i Gniewem rzeczywiście idziemy zewnętrznie, bo ta rzeka tak meandruje, że zawsze ta zewnętrzna strona, to zewnętrzne zakole jest najgłębsze, idziemy dosyć blisko, już tak drzewa tutaj, ja się trzymam tej głębinki i nagle patrzę, a od mojej lewej strony, bo tu jest brzeg, a od lewej strony gałązka taka wystaje i mówię, o tu jest ta ostroga taka z brzegu i nagle silnik nam do góry podbiło. Śruba poszła w pinechę, spodzina uszkodzona, tymi ręcami naprawiłem. No. Znowu mam skojarzenie z rwającym się napinaczem paska, które też tak robi. Tak? Też jest drogą, puf i leci. Ja tylko w ogóle chciałem teraz zauważyć, że fajne to jest, że jak znowu człowiek kojarzy praktycznie, że biorąc przez całe swoje życie twoje programy motoryzacyjne i teraz jak słyszę, jak opowiadasz o żeglowaniu, o jednym rejsie de facto, to jest ten sam poziom zajawki. No. Zaraz w ogóle jeszcze wjedziemy na muzykę, to się aż boję. Dobrze. O samym tym rejsie mogę godzinę, o wszystkich innych latach spędzonych, o przygodach na zatoce, jak mi prąd odcinał, jak stałem na pełnym morzu, jak dryfowałem, jak mnie potem kupiłem nową łódkę. Najerałem się jak szczerbaty na suchary, żeby mieć taką motorówkę konkretnie, nawie. Zobaczyłem i to, co tłumaczę od 17 lat w zakupie kontrolowanym, nie napalaj się. Jak kupujesz. Tak. To pojechałem nagrzany jak szczerbaty na suchary sam, samochodem z hakiem i od razu wiedziałem, że ona będzie moja. Sypała się przez 2 lata, nie byliśmy w stanie wrócić, jak wypływaliśmy z portu w Jastarni, to zostawialiśmy przy Kaszycy, już były czarne dymy, szły takie. Z Gdyni, jak ją odwiozłem do serwisu, to przez 2 lata nie byliśmy w stanie ani my, ani mechanik wrócić do Jastarni, bo wypływ wychodził z Gdyni zagłówki portu i drogie dymy znowu. I Bosman takim ripkiem właśnie, jak ja wcześniej miałem, nas holował na holu z powrotem do tego portu i mówił, o Jadaś, takiego fajnego ripka miałeś z silnikiem Hondy, na frędzel ci to było zmieniać, no. No a ja właśnie się tak napaliłem, nie kupujcie nigdy tak, ani samochodów, ani łódek. Musiałem ją dożywać. W ogóle nic tak nie kupujcie, w sumie, nic, bo na alkohol też się nie ma co napalać jak coś, nie? Bo to tam teraz jest taki temat, że ludzie na przykład stwierdzają, że wychodzi jakaś flaszka, że będą inwestować o życie, później tak robią wszyscy. A teraz sobie w ogóle człowiek wszystko wypił. No teraz tak. Tak, były tam jakieś śmiechy zza kulis, to no. Tam nasz pan od dźwięku powycina, tak. To w ogóle nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, ale to chyba w ogóle tak jest, że nie napalanie się jest spoko. Tak, tylko czasami trudno jest powściągnąć emocje, bo jeżeli takich łódek, na którą ja się napaliłem, powstało w ogóle 9, tak. I one były robione w polskiej stoczni i były, mają taki kształt, jakiego nie ma żadna inna łódka na świecie. I nagle była dostępna. I nagle zostały 3, z czego ktoś wystawił jedną do sprzedania, to było jasne, że po trupach do celu po prostu. No, strzeliłem sobie w kolano, musiałem potem... Ale jest dalej, czy jakaś remontowana? Jest wyremontowana. No, to... Przyśniło mi się. Spałem, przyśniło mi się, że zostawiam z niej tylko skorupę. Wywalam całą tapicerkę, całą kajutę, całe wnętrze, znaczy nie ja, tylko tam ktoś, nie?
i że wstawiam nowy silnik i że jest to wolnossące V8 Mercruisera o pojemności 6,2 i mocy 350. Brzmi jak z dobrego samochodu silnik. Bo to jest zmarynizowany motor z Camaro ogólnie. No, rasowa wolnossąca V8. I oczywiście jako, że jestem zawzięty jak skurczybyk, naprawdę, taki jestem, dopiąłem swego przy oczywiście pomocy wielu osób i mam tę wolnossącą V8. Przerobiłem napęd strugowodny na Z-kę tak zwaną, czyli na napęd śrubowy i to na dwie śruby. Jest odnowiona, jest nowa tapicerka, są piękne szarości, jest nowa kajuta, nowe obicia, wszystko jest nowe, tylko skorupa została, która mi się strasznie podoba. I pływasz nią teraz? A jak? A właśnie tak zastanawiam, czy nie został eksponatem gdzieś w ogóle nie. W garażu dla łódek. Samochody i łódki są od tego, żeby ich używać. Nie jak działają? No. Jak działają? Bo ja mam teraz taki eksponacik właśnie i on jeszcze nie działa do końca, ale też będzie działał. Mogę popchnąć. Kiedyś. Nie, tam popychanie nie pomaga, jak już klęka, to klęka. Ale dobra, to teraz znowu bardzo płynnie. Jeszcze nie będziemy rozmawiać o tym, czego słuchasz, jak dryfujesz na przykład, albo sobie tam jesteś na środku tego morza i czekasz na pana Bosmana, który cię odholuje. Ale też przeczytaliśmy, że... Starannie przygotowany redaktor wygląda tak. Proszę bardzo. Starannie przygotowany, tam się nie rozpędzajmy. Ale przeczytaliśmy elegancko, że w ogóle to jest bardzo ładne zdanie, ja je bardzo mocno zapamiętałem, dlatego że jest ono takie jest moje, bym wręcz powiedział, że ty lubisz, jak alkohol pasuje do okazji i miejsca. Niewątpliwie. Że właśnie na przykład jak grasz koncert, to na koncercie lubisz pić wódkę z lodem w szklance. Prawda to jest? Tak. Albo jak jestem na koncercie, którego słucham. To też pijesz wódkę. Tak. Super. Tak? Żeby masz, się nie rozdrabnić. Masz dopasowany alkohol. Tak. W ogóle czysty alkohol, tak, który bardzo jest taki... No, o wódce się mówi w ogóle. Nawet to pure to nie jest takie czyste, tylko że ona jest taka... Ja szukam słowa teraz chwila, że jest dużo takich tych czynników, bodźców. Smaczna. Smaczne. To ryzykowne stwierdzenie, ale jest. Ja mam bardzo dużo wódek, które mi smakują. I mam też kilka takich, które mi nie smakują. Tak. Tak, ale właśnie, no nie rozdrabniasz się. Wtedy masz tą wódkę, która jest po prostu smaczna, ale nie potrzebujesz od niej niczego więcej, tak? Tylko ona umila ci koncert. To jest wpływ mojego brata. Zawsze robimy to razem, jako że i gramy w zespole razem i jak było można, to na koncerty bardzo często chodzimy, chodziliśmy razem. Mam nadzieję, że będziemy chodzić. I on mówi, co się będziemy pierdolić, matka z łobuzem. Dawaj, siadamy przy takim barze jak twój i kontemplujemy muzykę, albo zanim ją zaczniemy uprawiać, no to też tak drobniaczka. Tak. Bo to kreatywny proces pobudza wtedy. Tak. A czy macie w takim razie ulubiony środek do pobudzania swojej kreatywności? W sensie macie jakąś wódkę, którą szczególnie lubicie? Nie. A co wam najczęściej wpada w ręce? Co nam najczęściej wpada w ręce? Kiedyś, mogę mówić marki normalnie, no jasne, tak? Aha, dobrze. Kiedyś nam najczęściej wpadała Finlandia, bo to takie najbardziej, że tak powiem, bezsmakowe, dziecięce takie. Każdemu wchodzi. I to nie? Jest uzasadnione technologicznie no, wręcz. Tak? Mhm. A widzisz, to ty wiesz, a nie ja, prawda? czasami jest jakaś wyborowa, jakiś sztok się trafi z tych takich klubowych, budżetowych rzeczy. Ostatnio miałem przyjemność... Wyborowa to ma nawet dłuższą historię niż TVN i to tak... W sensie TVN Turbo i to tak z pięciokrotnie dłuższą. No ja wiem, no wyborową to ja, no tak, pamiętam z dawnego ustroju jeszcze, czego ty nie możesz pamiętać. No tak, ale czasami się na stole przy wielkich okazjach pojawia. Jest nawet w Krakowie, bo w Krakowie, w Warszawie jest Muzeum Polskiej Wódki, takie w byłych zakładach produkcji. No to w Warszawie właśnie jest. Gdzieś w Krakowie. Bo się przejęzyczyłem, a chodziło mi o to warszawskie Muzeum Polskiej Wódki, bo w Krakowie go nie ma. Bardzo ładne jest to muzeum. Tak, na Pradze, oczywiście. Tak. W zakładzie, w którym produkowało się kiedyś spirytus do Żyborowej. Zdecydowanie tak. Nawet Niemcy nie zatrzymali tam produkcji spirytusu. Jedna mi nie przeszła wszakże, bo mi się też kojarzy z socjalistycznym smakiem, a ona wróciła i to z taką samą etykietą i to jest Żytnia. Kiedyś mój brat ją przyniósł do mnie i mówi, zobacz Dudek, bo tak do mnie mówi mój brat, wróciła Żytnia, chodź spróbujemy. Wzięliśmy po maluszku dosłownie, wykręciło nas na lewą stronę. Ja to Żytnią pamiętam z takich początków swoich w gastronomii. Mieliśmy obok pierwszego lokalu, w którym pracowałem, taką no, pijalnię wódki. I Żytnia tam była tak zwaną wódką house'ową. No, bo raz, że zostawiliśmy tam wtedy mnóstwo naszych tak zwanych napiwków, niby napiwek, a poszedł na wódkę. Na wódek. I
ja bardzo pozytywne wspomnienia mam związane z tą wódką, jeżeli już je mam. Ale może to nie była ta żytnia, ta tego polmosu z tą etykietą, z tym... Żytnia jest one and only. No. Ale to jest właśnie tak, że jak już się ma wspomnienia, to one są niezłe, bo coś tam jednak człowiek zapamiętał, natomiast faktem mam swoich innych faworytów. Ale to ja ci dam zaraz spróbować wódki, którą byście mogli pić z bratem przy tak zwanym koncercie, bo widzę, że jeszcze mi została resztkunia. Ja będę pił wódkę? Tak. Też. Odrobinkę taką, bo to degustacja będzie. Wozem nie jestem. Nie znam tej flaszki, ale ma długą, gęsią szyję. To jest ulówka w ogóle, z tego co kojarzę, a powinienem dobrze kojarzyć, bo podobno się znam. To robią we Wrocławiu. Tak jak mówisz o tym, że czasami sobie pijecie taką, czasami sobie pijecie taką. Pachnie jak wódka, no. Wódka najczęściej ma tak, że jest produkowana tam z jednego rodzaju zboża. W ogóle polska wódka to tam musi być z 5 odmian zboża, które są elegancko wypisane w ustawie, ale to tam nie będziemy teraz zanudzać, co zrobimy jak... Tak? Słucham. Ostatnio orkisz próbowałem, luksusowa. Orkisz i luksusowy. Nie, że luksusowy ten orkisz, w sensie, że to takie wyselekcjonowane od luksusowej jeszcze orkisza nie piłem, ale jest też wódka, która się nazywa orkisz i jest z orkisza. Mówię właśnie o tej. Luksusowo to było, że to jest luksusowa odmiana wódki, nie? Że a, wódka dobra, luksusowa. Bo jest też taka wódka, która jest się nazywa luksusowa. Kwadratowa tak, butelka. Kiedyś była ziemniaczana, a teraz jest żytnie ziemniaczana. A ja mówię, że ten orkisz bardzo wykwintna. Bardzo, to jest dobre zboże, gorzałka, więc się rzeczy musi z niego ale być niszowe, dobra wódka. Bardzo niszowe. I drogie dosyć. Tak, no nie jest to tania sprawa. No. Żyto jest tanie i z tego się robi bardzo dużo wódek w Polsce, bo jest tanie. A jednocześnie na przykład mamy... Ziemniak też się robi. Tak. No, z ziemniaka się w ogóle robi ciekawe w Polsce bardzo wódki, bo się robi takie rocznikowe też. Że jest na przykład taka destylarnia w Krzesku, ona jest znana głównie z tego, że robi Chopina, ale robi sobie taką wódkę, w sumie w myśl ustawy to nawet nie jest wódka, ale robi sobie taki napój alkoholowy, który jest z danego roku, z pierwszego zbioru ziemniaków, młodego ziemniaka. Zresztą nazywają młode ziemię. Ale ile procent ma ten napój alkoholowy? No 40. A, no to przepisowo, to dobrze. To jest taki napój alkoholowy polski, prawdziwy. No, i tego się trzymajmy. Spróbuj ulówki, bo ulówka znowu miesza sobie zboża. Ona sobie robi taki kupaż, by na to powiedzieli ludzie od wina. O, słodycz. Prawda? A, no. Jakby polecam, jakbyście potrzebowali na przykład czegoś, co tak jest właśnie takim naparsteczkiem na pobudzenie kreatywności, to ja polecam wtedy sobie próbować różnych tych wódek, bo zwłaszcza one gdzieś tam postawione obok siebie, to jest moment, w którym wódka pokazuje, że może być inna. Bo tak jak się raz na dwa tygodnie sieknie, to wszystko smakuje tak samo, nie? To jest wódka. A tak jak sobie na przykład tutaj dziesiąteczkę i dwie obok, to się okazuje, że nawet 911 się od siebie różnią. No, to tak w restauracji też można degustować właśnie. Tak, to jest w ogóle znany motyw teraz. Dobra, ale to wiemy, że przy koncercie jest wódka. Ale słodziutka, bardzo dobra. To wiemy jakby co się dzieje procentowo kreatywnego w trakcie koncertu. No a jak właśnie, jak są te przygody na morzu, dryfowanie, czekanie, bosman, awaria, dym, to co wtedy? Co jest dobrym alkoholem dla ciebie na morzu? Rum. Tylko i wyłącznie. Tylko i tak wyłącznie. Tak naprawdę nic innego. Kiedyś pamiętam, no poznałem taką mocną, pływającą ekipę mundurową, tak to nazwę, i jak ja tam do nich podlazłem z jakimś limoncello, czy jakimś innym tym, to jak oni parsknęli, w ogóle weszł jak z czym do ludzi i wyjęli ten taki bężka, że nie pamiętam niestety jak się nazywa, próbowałem sobie dzisiaj przypomnieć, z pomarańczową etykietą, austriacki bodaj rum, który ma 85 voltów, wiem co to jest, wiem co to jest, ale nie pamiętam teraz nazwy, bo starałem się bardzo mocno wyprzeć z mojej głowy. W produkcji napiszesz teraz tę nazwę. To jest w ogóle Ruhum, się to bodajże, Jezu, jak to, Iskander, było coś takiego, dodamy tam na... Złoty w kolorze, dodamy tam przepiękny, napisiki, tak. I oni mówią, co ty, wyglądał to on cudownie. Wodę wozisz na łódce, co ty, zbyka spadłeś, wiesz, i sprezentowali mi tę flaszkę taką i mam od tamtej pory zawsze na łódce ze sobą ten rum. Gdyby ktoś za nie mógł, gdyby się komuś zrobiło niedobrze, gdyby się zrobiło zimno, gdyby przyszedł jakiś sztorm, do tego służył alkohol na statkach. Tak, oczywiście. Historycznie. I ja tę historyczną drogę wspieram. A ja mam dla ciebie dzisiaj przygotowaną żeglarską ciekawostkę związaną z alkoholem. Ależ. Otóż, czy pomylę się, jeżeli powiem, że ta flaga, która jest wywieszana na maszcie, to jest bandera? Tak, bandera. Czy wiesz, że istniała kiedyś w żeglarstwie taka bandera, która była w paski biało-zielona, jeżeli dobrze pamiętam, albo cała zielona, albo biało-zielona?
No nie. A mówiłeś, że trzeba znać flagi na YouTubie. Ale to wyścigowe, tak. Z tymi wodnymi trochę tak gorzej, bo ich jest więcej. Tą flagę bardzo byś polubił? Otóż była to flaga, która oznaczała, że kapitan statku, który wywiesza flagę, ma ochotę napić się z innymi kapitanami statków, które być może będą żeglowały nieopodal. Natomiast oficerowie, czy też kadra zarządzająca, jak się to współcześnie mówi w korporacjach, na takim statku, oni rumu nie pili. Oni pili gin. O. Nie lubisz ginu? Nie. Dobrze, to ja wtedy, bo miałem dzisiaj takie właśnie wahanie na temat tego, jaki zrobimy ci koktajl, bo koktajl zrobimy ci bardzo żeglarski. Dobrze. Dlatego, że motoryzacyjnie bardzo ciężko robi się koktajl, musielibyśmy wtedy robić bezalkoholowo, a nie po to, żeś przyjechał taksówką. Oczywiście. Żeby lepiej pić bezalkoholowo. Samochodów i alkoholu nie wiążemy. Nie, nigdy. Absolutnie nigdy. Pijcie odpowiedzialnie. Po godzinach. Tak. Prawda? Jesteśmy. Z drugiej strony powiem ci, że ostatni raz gin to chyba próbowałem z jakiejś 30 lat temu, także. Może to nie jest tak, że nie lubię. To w świecie ginu się tak w ogóle jak... ogromnie dużo zmieniło od ta. Tego czasu. O, to nie, to jest to tak jak z tym gapsiem. Dlaczego on nic nie gada? Ja nie wiem, a co nie umie? Nie, nigdy nie próbował. O, to ze mną tak z ginem jest. To będziemy, no. To będziemy robić dwa. No. Dlatego, że tak jak ty masz teraz problemy z silnikami, nam trzeba wymienić wódce na V8 silnik, nową tapicerkę zrobić. To był taki problem, który trapił żeglarzy dosyć mocno. Zwłaszcza w trakcie długich rejsów, takich zajmujących nawet nie 2 miesiące, co 2 lata, i to on był szkorbutem, w sensie niedoborem witaminy C. No i był bardzo duży problem z tym, że ciężko taką witaminę C, nie znając kwasu askorbinowego wtedy, przetransportować w tym długim rejsie, bo świeży sok z cytryny się psuje, sok z limonki się psuje, wszystko co ma tam dużo witaminy C się psuje, tak? Jak zrobić, żeby się nie psuło? Zalać. Posolić. Słony sok z cytryny nie smakuje, nie? Co zrobić innego? Dolać, właśnie, zalać. Tak. Alkohol generalnie, dużo. I wtedy jest git, bo się nie psuje i jeszcze okazuje się, że dobrze smakuje. I stąd zresztą wzięły się te wszystkie piękne tradycje, żeby nie powiedzieć przepisy, w marynarkach wojennych, czy też nie tylko wojennych, ale generalnie w marynarkach, że no, każdy miał swoją uncję, czy też inną porcję rumu, czy też ginu, która bardzo często była mieszana w takim koktajlu, który składał się ze świeżo wyciśniętego soku z limonki. Ja będę ci robił 2 takie koktajle. Zaraz ci powiem dlaczego. No właśnie. W każdym razie mamy ten świeżo wyciśnięty sok z limonki. Z limonki. Z limonki, z cytryny generalnie chodziło o źródło witaminy C. Teraz jakby robiąc oba te klasyki, najczęściej używa się soku z limonki. I oprócz tego cukier. Cukier ja ci trochę zmieniłem, bo dałem ci w ogóle cukier muskowado, tak żebyśmy tutaj wprowadzili jeszcze jakąś w ogóle nie używam ciekawą nutę cukru białego, ani w ogóle takiego. W ogóle. No to muskowado jest takim nawet zdrowszym cukrem, on się trochę bardziej leje, ma mniejszy indeks glikemiczny, smakuje. Wygląda jak lekarstwo. Wygląda jak lekarstwo, ale to przez butelkę. Aha. Bo to jakby to jest rzecz, której się też nie kupuje, ją sobie raczej trzeba zrobić w swoim domowym barku, tudzież... I ty to zrobiłeś, tak? Tę konkretną butelkę to chyba nie ja, bo na szczęście nie pracuję tu sam, ale... Ale została ona wykonana własnoręcznie przez załogę tegoż baru. Bardzo dobrze, no tak jak z tymi samochodami. Wszyscy też, panie Adamie, co tam dzisiaj sprzedajemy? A ja mówię, no panie, no ja na szczęście nic, no bo... O, a teraz jeszcze zrobimy tak, że no. Damy ci bardzo ciekawy rum do spróbowania. Ginu nie będziemy ci dawać do spróbowania teraz, damy ci później, bo ja... Żebym się nie uprzedził, no. Właśnie, bo to jest też tak, że jak ty go nie piłeś od tych 30 lat, to... To bardzo dużo się zmieniło w ogóle w świecie ginu, w ogóle w świecie tak, kiedyś alkoholu. Kiedyś to zajzajer jakiś, pamiętam. To były jałowcówki. No tak, no jodło się przez tydzień odbijało w ogóle. Strasznie to teraz, było, no. To teraz z ginami dzieje się dużo fajnych rzeczy, ale znowu tak zrobimy taki przeskok. Napijesz się rumu, który się nazywa Plantation i on trochę robi podobną rzecz, jak przed chwilą rozmawialiśmy o tej polskiej wódce, bo to jest Plantation, które... pochodzi z Fidżi z 2009 roku. To jest w ogóle dziwne, no bo jak coś może pochodzić z 2009 roku? Otóż w 2009 roku został ten rum sobie zabeczkowany, on sobie poleżał do 2018, w 2018 został rozlany, natomiast cały jego proces produkcji, czyli ta trzcina cukrowa, cukier, odpad, czyli melasa, destylacja, wszystko się odbyło na tejże wyspie, a bardzo dużo w przypadku rumu mówi się o czymś takim jak terroir. O terroir mówisz też ty w kontekście samochodów, no bo inne są samochody francuskie, inne są samochody niemieckie. Przypuszczam, że w żaglach jest tak samo, trochę inaczej się żegluje
po Wiśle, a trochę się inaczej dryfuje po Zatoce. Nie? Albo przez Pacyfik w poprzednim. Dokładnie. To wszystko jest terroir. To jest taki ogół czynników, które wpływają na nawet nie tyle odbiór, co na to, co się stało. Albo z alkoholem, albo w procesie produkcji, albo z samochodem, albo z taką charakterystyką tego czegoś, o czym rozmawiamy. Wielu czynników. Tak. Suma wszystkich strachów. O. Więc tutaj mamy taką krótką prezentację Fiji. To jest ciekawa butelka. Pewnie dociekliwi nasi kolor widzowie ładny, za chwilę piękny. Stwierdzą, że nie ma tu akcyzy. Tak nie ma, bo nie ma tej butelki w Polsce. W sensie ona nie istnieje. Jej nie można było dostać w Polsce. Tak, to jakby to jest ich taka etykietka. Ale dostałem kiedyś od kolegi na Słowenii tą butelkę i uznałem, że dzisiaj to jest bardzo dobry moment do tego, żebyś jej spróbował. Jestem zaszczycony. Cała przyjemność po mojej stronie. I tenże sam rum będzie stanowił bazę twojego daiquiri. Bo daiquiri to jest koktajl, który pili żeglarze. Ale to jest taki typowo żeglarski rum z tak zwanym kopniakiem. Czyli mniej słodyczy, mniej pieszczenia się, a więcej po prostu takiego fajnego, esencjonalnego, mocnego strzału. Tak, i to jest generalnie też bardzo charakterystyczny rum dla Karaibów w sensu stricte, natomiast nawet na samych Karaibach bardzo mocno dzieli się rumy, bo rumy się dzieli tak, jak się dzieliło kolonie. Bardzo długo używano takiego podziału, że rum jest tam jasny, złoty, ciemny. Trochę już od tak tego... Tak się w sklepach dzieli dzisiaj. Tak, w sklepach się tak dzieli, ale no, ma to tyle wspólnego z prawdą, co niewiele. Rumy są francuskie, rumy są angielskie i rumy są hiszpańskie. Hiszpańskie rumy to te, które powstają w byłych hiszpańskich koloniach, angielskie rumy to te, które powstają w byłych angielskich, francuskie to te, które powstają w byłych francuskich. One są w ogóle diametralnie różne, bo hiszpańskie rumy to jest właśnie, to są te, które my znamy jako takie żeglarskie, nie? Czyli one mają trochę więcej kopniaka i dużo później pokazują swoje prawdziwe oblicze, trochę jak Sad. No odważnie, no dobra. No. Francuskie rumy to jest nawet nie melasa z trzciny cukrowej, co świeżo przedestylowany sok z trzciny cukrowej i one chyba najłatwiej je będzie porównać po prostu do bimbru. One są takie super świeże, mają nuty trawy. To jest... Tego bym chyba nie polecał w żeglarstwie pić, tak, w ilościach większych niż do pobudzenia kreatywności. Kraken. Kraken to jest rum w ogóle przyprawowy, jeszcze inny, ale bardzo esencjonalny. Kraken bardzo będzie mocny. Podchodził, jakbyśmy go musieli zakwalifikować, to byśmy powiedzieli, że jest angielski właśnie przez tą barwę, esencjonalność, ale nie jest, bo to jest tak ciemny rum, ale jeszcze przyprawiony, bo jest coś takiego jak rum przyprawowy, czyli bierzesz sobie destylat i jeszcze tam do niego wrzucasz mnóstwo. Teraz jest moda na te wszystkie, nawet te, które były rumami po prostu, dzisiaj są jak oferowane jako spice. Jak ci smakuje Kraken, jeszcze, to sobie spróbuj, jest też takie ustrojstwo, które się nazywa Sailor Jerry. Nie, znam Sailor Jerry. Oczywiście. I Sailor Jerry też jest przyprawowym, bardzo tak sympatycznym, słodkim dobrze wchodzi. Rumikiem. Dobrze wchodzi. I to są ekstra bazy pod koktajle. Jak koktajle to... No to zaraz zobaczymy, czy ci będą smakowały. Wypijesz dwa. No dobrze, no. Wypijesz dwa. Namawiał i namówił. Albo chociaż spróbujesz dwóch. Dlatego, że zrobiliśmy daiquiri i gimleta. Koktajle, które mają praktycznie biorąc te same składniki, bo się składają z tego świeżego soku, o którym rozmawialiśmy, z cukru, no i z bazy. W przypadku daiquiri to jest rum, a w przypadku gimleta to jest gin. Okay. I teraz możesz sobie wyobrazić, że jak myjesz swoją łódkę, to pijesz daiquiri, a jak stwierdzasz, że wypłyniesz nią w rejs, to wtedy pijesz gimleta. Bo to wtedy dzielisz swoje stanowisko żeglarza ze swoim stanowiskiem oficera. Okej. Tejże łodzi. A ja jestem zawsze, tak, na swojej łodzi jestem kapitanem, chociaż moja żona i moja córka teraz zrobiły patent starszego sternika motorowodnego, ale w dalszym ciągu czuję się kapitanem na swojej łodzi. Tak, bez wątpienia. Żeby mi tu nikt nie mówił, co ja mam robić. No. Żeby dobra. Nie było. No. Ja teraz będę hałasował przez chwilę. Ale proszę bardzo. No. Ja mam nie mówić, czy mogę mówić? Możesz mówić, no. Tylko nie wiem, na ile cię będzie słychać. Dobra, cyk. Tu mamy daiquiri. Tu mamy gimleta. Będziemy to cedzić. Jak ci będzie smakowało, to damy ci spróbować też ginu. Niemieckiego w sumie. Jestem germanofilem, tak. Mam szóstkę z matury z niemieckiego.
No to teraz to jakby taka kontrowersyjna wiedza teraz w ogóle. Mogę nawet przeczytać sobie, nie mam okularów. Przeczytać coś po niemiecku, to by się A jak sobie teraz tak rozmawiamy w sumie i jesteśmy dużo przy żeglarstwie, to chciałbym odbić i się zapytać, czy ty masz w ogóle jeszcze jakieś niespełnione marzenie motoryzacyjne? Mnóstwo. I to wynika prawdopodobnie z tego, że my cały czas rozmawiamy o zajawce, a nie o wodzie i tak to będzie chyba wydaje, puenta w ogóle tej rozmowy. Właśnie, to nie da się powiedzieć, że to jest, znaczy to jest praca i to czasami naprawdę bardzo ciężka praca. Żeby nie było powiedziane, że pan Adam to sobie tylko jeździ, przywożą mu te samochody. Czasami jak jesteś 8, 10, 12, 14 godzin na zdjęciach i siedzisz przyklejony, sklejony z tym samochodem, bo producent, nie wiem, automaniaka mówi i jeszcze raz, teraz z dołu na dół, z góry na dół, teraz z dołu do góry. Boże, co ja mówię? Z dołu... Do góry, dobrze powiedziałem. 75 raz ten sam zakręt, tak, ten a sam teraz zakręt, bardziej bokiem. Tak, bo teraz kamera bokiem. Jest niżej, teraz jest wyżej, teraz jest... No i no my naprawdę siedzimy, mamy radio w samochodzie i czasami te prace, nie wiem, no tak jak te Dakary, które też przejechałem jako dziennikarz, to wszystko bywa czasami dosyć męczące, acz rzeczywiście jest zajawkowe niesamowicie i kiedyś też tak powiedziałem jasnym tekstem, że mam najlepszą pracę świata. Nie zamieniłbym jej, gdyby ktoś powiedział dzisiaj, będziesz prezydentem Wenezueli, to... się nie zamienił, no chociaż można tam dobrze pokombinować. Z prezydentem Wenezueli też bym się raczej nie zamieniał na robotę, bo istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że nie dostał nigdy naraz i Gimleta i Daiquiri, więc spróbuj proszę. Tu jest na rumie, jakbyś chciał najpierw tak bardziej w strefie komfortu, a później poza strefą komfortu jest Gimlet. Szłoby się pomylić w sumie, bo wyglądają praktycznie rzecz biorąc tak samo. Za nóżkę. A jak wolisz? Byleby ci było wygodnie. Zagrzewać. Byleby ci było wygodnie. Fakt faktem, że jakbyś długo to trzymał w dłoni, to no, zagrzałbyś sobie ten koktajl, ale ja go porządnie schłodziłem. O, jak w domu. Jak na łódce. Tak, o, to, no. Bardzo, bardzo dobre, orzeźwiające. To nawet jeżeli by się szło na łódkę, albo już by się załóżmy dopłynęło na jakąś piękną, dziką plażę, to przed godziną 12 też dobrze smakuje. Jak najbardziej. W sensie przed południem. Poza tym wszędzie, gdzieś na świecie zawsze jest po 12. Oczywiście. A szczęśliwi czasu nie liczą. Nie ma absolutnie takiej możliwości. Jeszcze jeden łyczek wezmę. Ale proszę uprzejmie w ogóle. To ja też chciałbym zaznaczyć, że nie będę zabierał tych koktajli celem na przykład do picia przez siebie. One są twoje. A ty nic? No ja sobie tam później poradzę. No, ty w robocie jesteś. Tak, dokładnie. To nie to, co ja. Rowerem muszę wrócić. Dobre, bardzo dobre. Bardzo smaczne, chłodne, rzeźkie, orzeźwiające. Ja bym trochę więcej rumu do pierniczu, no ale to, no, ale tak, to w ogóle... żeby się klient nie złożył przy pierwszej Feel free, bo to można. Żeby trochę posiedział w tym barze, a nie żeby za chwilę go tam butami do przodu tak, wynosić. Tak, podobno nie? Jest, no. A czujesz... Ty się pewnie napatrzyłeś w życiu, no. Ja nie. Tam kiedyś widziałem może dwa przypadki, nie? A powiedz mi, czujesz sam rum? No bo jakby próbowałeś, jakby masz już taką pamięć, nazwijmy to szumnie organoleptyczną na temat tejże butelki, faktycznie czuć ją też w koktajlu? Czuję sam rum, ale czuję właśnie tę jego fantastyczną esencję, że nie cukier. To nie jest, choć dolałeś tej co to tam było? Muskowado takie cukier. No właśnie, no. To ten cukier nie dominuje, bo ja się zawsze boję tych koktajli, że one będą za słodkie. Ja nie przepadam za słodyczami i nie bardzo mało cukru używam. I tak troszkę jak patrzyłem, jak tam kombinujesz, jak koń pod górę, to że coś tam mi dopierniczyć takiego bardzo słodkiego. Ale tak. Na szczęście znasz mnie na tyle dobrze, no, research. Że research to podstawa. No, spróbuj tego na ginie, jeżeli oczywiście masz ochotę, bo jak nie masz, to, no, to jak już będę musiał, to wypiję. Od tego, żeby próbować. Ale jestem ciekawy, co powiesz. Czy będziesz chciał być bardziej też jestem sternikiem, czy oficerem? Szczególnie, że to jest Aus Deutschland. No. Tak, to jest Aus Deutschland. Nie wącham. To jak wolisz. To jest tak, że podobno jakby ludziom nie należy mówić, co mają robić ze swoimi koktajlami. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, bo to ich koktajl jest. A tu po tym mam wrażenie, jakbyś w ogóle alkoholu nie dolał. Delikatny ten listek iglasty, jak to tam się nazywa? Jałowiec jest głównym składnikiem takiego ginu, no. Powinien być głównym składnikiem ginu, ale teraz też jest tak, że jakby z ginem stały się na tyle ciekawe rzeczy, że jałowiec przestaje być takim dominującym botanikalem, jeżeli chodzi o ich produkcję i bardzo często właśnie się tam na przykład bardziej w cytrusowe nuty leci, albo jest też taki gin robiony w Hiszpanii, który bardzo mocno uderza w kuchnię śródziemnomorską i tam na przykład jest tymianek i bazylia.
Więc ja polecam serdecznie się otworzyć na gin, bo dzieją się tam ciekawe rzeczy i jak ktoś lubi popróbować, to tam jest czego próbować. Nie, żeby przerumienie nie było, bo tamto dopiero jest tego, Jezus Maria. A ja mądrych ludzi lubię posłuchać. Ale można też zrobić zakup kontrolowany ginu. Wezmę drugi łyczek, poczekaj. Czyli tu w ogóle alkohol jako taki jest dużo mniej wyczuwalny i mniej dominujący. A jest go wbrew pozorom więcej. Bo co ty powiesz? Tak, tak się maskuje skubaniec. Wrzucimy recepturkę, ale generalnie to jest tak, że tu jest 50 ml rumu, 50 ml ginu, 20 ml soku z limonki, 20 ml soku z limonki i 10 ml tego syropu z muskowado. Mhm. Z tym, że gin ma 45%, a nasz Fiji Plantation Rum ma 40%. A, widzisz. No więc on się tam po prostu dobrze maskuje. Poza tym to też jest tak, że przeważnie te tak zwane brown spirits, one są trochę takie cięższe i mocniej wyczuwalne przez to już przez się, nas. Starają się dominować, ale 45 V w takim czymś to prawda? Też prawda, taka ładna buteleczka, no, nie? A tutaj 45% taki niemiecki znienacka. Myśliwy, wiesz, w skórzanych portkach i w Niemcy w ogóle tutaj też wymyślili ładną rzecz, bo zdaje się, że tam jakaś część każdego euro zarobionego na tych butelkach, ona leci ratować słonia w Afryce przed kłusownikami. Tak sobie wymyślili dobry ludzie PR. Od elefanta. No. Ale zostało to sprawdzone oczywiście przez barmanów, bo my nie lubimy w takie rzeczy wierzyć, bo nam tak mówi na przykład tam wielki zespół od marketingu i faktycznie jest przelewane. Są na przykład takie butelki, które są podpisane. To jest, o, tu jest nawet taka butelka, jest podpisany słoń, na którego idą pieniądze. Więc elefanta się nawet tak fajnie kupuje później człowiekowi, że sobie słonia ratuje. Ale też fajne, że takie jednostkowe, że wiesz, tak, do i że to wiesz, sobie go wygooglać słonia, tak, możesz sobie go wygooglać, wszystko jest słonia, na stronie elefanta, tak. No. Można tak zrobić. Niezłe. No dobra, to co, będziesz dopijał koktajle? Powoli, tak. To jak będziesz dopijał koktajle, to my w tak zwanym międzyczasie będziemy przygotowywać nasz challenge. Bo my się jeszcze nie żegnamy, jeszcze nie? Będziemy robić challenge. To w zależności od tego, co to będzie ten challenge. Ale ty masz super łatwo, bo ty będziesz prowadził challenge, a ja będę musiał być zchallenge'owany. Adamie, tak. Jest też bardzo istotna kwestia. Otóż będziesz musiał podpisać, czy będziesz musiał, byśmy cię prosili osobiście, no, bardzo bym cię prosił. Ty prosisz, a ja muszę. No, bardzo fajne to jest podejście, no. Podoba mi się. Tak. Butelka wyjątkowa, można by powiedzieć niszowy produkt alkoholowy, El Bandito. Do dostania, no nie byle gdzie. Bardzo mi się grafika podoba. Tak, to tylko i wyłącznie czacha, się to... może żaglowiec. No, bo to tak wszystko pod gra. Ciebie dzisiaj robiliśmy. Wszystko gra, foie gra. To się okazuje, że to można kupić w ogóle tylko w jednym sklepie w Polsce internetowym. Tudzież po znajomości można załatwić u samego pana i stwórcy tegoż brandu Bandyty, do którego tam linka jakiegoś wrzucimy w bio albo gdziekolwiek będzie ten link, żeby można sobie było zamówić. No a ta konkretna butelka podpisana przez ciebie z autografem. Co z nią będzie? Ona będzie do wygrania w konkursie, bo z racji tego, że ani nasze daiquiri, ani nasz gimlet nie był takim super klasycznym koktajlem, bo zmieniliśmy sobie choćby cukier, to będziemy potrzebowali nazwy tego koktajlu. Te nazwy koktajli w naszym przypadku no, nadają widzowie w komentarzach na YouTubie. W konkursie, tak jest. Konkurs na to, żeby nadać nazwę koktajlom Adama. Teraz jest trudny konkurs, bo dwie nazwy trzeba nadać, żeby wygrały. Podpisałem się nazwą skateboardową. Adam. O, super, tak, nawet to też moja zajawka. A, następna zajawka, no tak, mało zajawek ewidentnie tutaj. Człowiek się nudzi, jak ma za odkryłem się w kolejnej sferze. Tony Hawk Pro Adam. Yeah. Dobra, no to mamy to. To ja dziękuję bardzo za podpisanie butelki i zapraszam do komentowania pod YouTube'em, w sensie pod filmikiem na YouTubie. Elo. Mordy. Po pierwsze dziękuję wam za to, że byliście. Po drugie dziękuję wam za to, że będziecie. Po trzecie dziękuję wam za to, że dacie suby, lajki i klikniecie sobie powiadomienia. I dodatkowo chciałem was zaprosić też na challenge, który będzie. Elo.